Cześć kochani, z tej strony Vanessa ChibiTVTricks, witajcie na moim kanale. Dzisiaj mam takie złoto, ponieważ ociekamy pieniędzmi, jak przystało na La Casa de Papel. Mamy tutaj wielką paczkę, której w sumie zawartość przetestowałam. Jeżeli chcecie zobaczyć, co tutaj się zadziało i co ja o tym myślę, naprawdę wielki wywód walnęłam na koniec, to koniecznie zostańcie ze mną i zapraszam na film. Mamy tutaj taki ogromny safe z kartonu i słuchajcie, taką śmieszną kartkę w ogóle. Halo. Koniec imprezy. Paczkę dostałam w PR-ze, nie jest to żadna płatna współpraca. Ogólnie ja już tutaj paluchy w jedną rzecz włożyłam i zaraz zobaczycie. W ogóle, jeżeli jeszcze mnie nie śledzicie na Insta, to zapraszam, bo ja tam bardzo często słuchuję różne rzeczy, oglądam, obczajam i tam jakby widzicie je od razu, bo tutaj zanim ja siądę, nagram, zanim to zostanie zmontowane i wpuszczone na YouTube'a, że wy to widzicie, to minie kilka dni. Nie siadam do nagrywek tego samego dnia, którego przyjdzie mi paczka i nie montuję tego samego dnia, tylko to wiecie, no... Jakby nie macie tutaj takich od razu świeżych informacji, co jest nowego w świecie kosmetycznym, natomiast na moim Insta zawsze jak coś dostaję w PR paczkach, to pokazuję, słuchuję i tak dalej, więc zapraszam Was tam, a my nurkujemy do paczki. Paczka, jak widzicie, tak wygląda w środku. Ona ma dwa piętra, także ja od razu wszystko wykładam. Tutaj mamy dwa takie rozświetlacze, pędzel, Epic Liner, który ja już znam i bardzo lubię, dwie pomadki, które zaraz sobie zasłuchujemy. Oraz drugie piętro, w którym jest w ogóle genialne lusterko. Tak jak wiecie, jakości takiej plastik fantastic, ale bardzo fajnie, że dali takie lusterko. Paleta taka właśnie jak lusterko w takim dziwnym kształcie. Paleta El Profesor, taka z okularkami. Jak się prezentuje w środku. W środku ma głównie odcienie bordo i złota. Oraz kredki kolorowe. Mamy tutaj beż, błękit, czerwień, czerń i zieleń. Zacznijmy sobie od rozświetlacza. W ogóle muszę sobie jeszcze szybko nałożyć jakiś róż i bronzer, także ja szybko znikam i zaraz wracam. Ogarnięta. Nie zwracajcie uwagi na to, jak dziwnie wygląda troszkę mój podkład, bo testuję nowy. Zacznijmy sobie od tego rozświetlacza. Tu są takie dwie sztabki złota. Jedna jest faktycznie złota, a druga jest taka rose gold. I słuchajcie, ta rose gold... Oh my god, zaraz ją zobaczycie, po prostu szok, petarda. Ta złota jest moim zdaniem za złota. Tutaj ktoś naprawdę musi mieć bardzo ciemną karnację. Ale oczywiście zrobię Wam swatcha. Tak się prezentuje. Widzicie, jest mocno złota. Ta sztabka. Natomiast ta rose gold, ona jest przepiękna. Zobaczcie, tak wygląda. I ciężko to pokazać na kamerze, ale ona się mieni po prostu tysiącem brokatów. Powiem Wam, że bardzo ciężko to pokazać tutaj. Może Wam tutaj jeszcze zrobię z telefonu, jak to wygląda jedno i drugie. Bo tutaj też jest takie światło, które nie pozwala się temu błyszczeć tak mocno. Ale no, tutaj są takie piękne drobiny i to nie są po prostu takie różowe, tylko jest tutaj też złota, ale to złoto jest właśnie takie bardziej szampańskie. I jak wleci takie światło ostre z reflektora, takie jak z flesza, to się po prostu mieni aż multikolorem. Prześwietne, ale pytanie, jak to będzie wyglądać na twarzy. Zobaczmy sobie taki mały pędzelek. Pod pewnym kątem mam wrażenie, że jest tutaj jakaś taka, takie odznaczenie kolorystyczne, którego spodziewałam się, że nie będzie. I teraz jestem mniej zajarana. Naprawdę, to mi się tak podobało wczoraj. A tutaj pod pewnym kątem widzę taką pomarańczową, zieloną poświatę. Dziwnie. Zwilżę skórę sobie setting sprayem, żeby się miało do czego kleić. Może teraz będzie lepiej. No, teraz jest ładnie. Ale czy wy tu coś widzicie? Ja widzę tutaj w lusterku, ale wy coś widzicie? O, tu teraz widać chyba takie drobinki. Ładnie, ale myślałam, że to będzie dużo lepiej wyglądało. Serio. To wygląda w tym świetle tutaj studyjnym, wygląda to brudno po prostu. Serio, wygląda to brudno.
No cóż, myślałam, że będzie hit. Może trzeba opatentować jakoś nakładanie tego, bo no, wygląda to przebosko, tak na słoczu, natomiast przegminię, jak to nakładać, może inaczej i pewnie będę dawać wam znać na Insta. Lecimy do kolejnej rzeczy, czyli do palet. Ja wybrałam, że przetestuję tą większą paletę, bo tutaj jest dużo kolorów. Zobaczymy, czy coś się da z tego ugrać. Ogólnie powiem wam, że te kolory są takie napaćkane, w sensie one są jakoś tak rozłożone, że ja dostaję oczopląsu. W sensie tu jest, zobaczcie, tu jest trochę różowego, tu jest trochę różowego, tu są jakieś złota, tu jest złoto, jest wszystko tak, że ja patrzę i ja nie wiem, co w tej palecie przeważa, jaka kolorystyka, jest po prostu tu dużo. Oj, wsadziłam palec. Jest tu dużo, dzieje się tu dużo, więc chętnie przetestuję. Zobaczymy, czy się da coś z tej palety wycisnąć, bo ta wygląda całkiem fajnie. Ta wygląda całkiem ciekawie, ale wiecie, trochę nuda, bo po prostu takie kolory są raczej, że tak powiem, w tym samym klimacie. A tutaj mamy taki miszmasz, więc coś fajnego z tego zrobimy. Co mi się podoba i nie podoba, to kształt palety. Ona jest fajna, bo jest taka unikatowa i tak dalej, natomiast to może być niewygodne do wkładania do szafki. Ja na przykład lubię palety trzymać tak, wiecie, tak o. Mam kilka palet, które trzymam na płasko, ale jest ich bardzo mało. Natomiast no, to jest też fajne, bo jest to widać od razu, że tak powiem, jest to we współpracy właśnie z La Casa de Papel. Jak on się z fanem, to na pewno będzie się cieszył, że taką paletę ma. No ale to już pomijajmy. Aha, jeszcze fajne coś. Nie wiem, czy to będzie widać na zbliżeniu, ale tutaj są jeszcze takie fajne wytłaczanki na tych cieniach. I na przykład właśnie w tym miejscu, gdzie jest Nairobi, jest miś. Jak jest cień The Bank, to jest The Bank. Jak jest El Profesor, to są okulary. Ogólnie fajnie to wygląda, ładnie, ciekawie. Ale przechodzimy do cieni i ich jakości. Ja tutaj mam bazę z Vibo ze stysiem. O taką. Jej niestety, z tego co wiem, już chyba nie ma. Szkoda, bo była bardzo fajna. Ja bardzo często nakładam cienie na, po prostu na korektor. Ale jak coś testuję, to staram się jednak tej bazy użyć. Żeby nie było, że wiecie, że korektor zły czy coś, tylko po prostu nakładam bazę. Bazę mam na powiekach, także zaczynamy się malować. Tylko powiem wam, że nie mam zupełnie, właśnie to jest taki układ cieni, gdzie ja patrzę i ja nie wiem, w jakich użyć cieni, po prostu w jakich kolorach są takie pomieszane te kolory, że nie wiem, o co się zaczepić, szczerze mówiąc. Bo tak naprawdę jest bardzo dużo kolorów błysków, natomiast matów mamy albo brązowe, albo właśnie takie różowe, czy jakieś takie chłodne. Może spróbujmy pójść w takie odcienie zielone? To jest ten El Profesor, to jest taki zgniło-zielony brąz. Tak bym strzeliła, że to jest taki odcień. Więc ja bym go sobie nabrała na jakiś taki mniejszy pędzel. Muszę taki skombinować. Dobra, mamy taki pędzel. I spróbujmy. Ja wiem, że to są takie ciężkie dosyć kolory, ale skoro są takie, to trzeba próbować. Mam też lusterko stąd. O, on jest prawie czarny, widzicie? Czekajcie, muszę sobie zapudrować tutaj, bo one się dosyć mocno sypią. Ogólnie mam wrażenie, że sypanie się cieni jest u wielu osób odbierane jako, że to są złe cienie. Natomiast to, że się cienie sypią, to znaczy po prostu, że mają mocną pigmentację i nie są mocno sprasowane. I to wcale nie jest złe, abym powiedziała raczej, że dobre, bo raczej tego szukamy, żeby cienie były słabo sprasowane, żeby łatwo je było nabrać na pędzel i żeby były mocno napigmentowane, więc także jak ktoś mówi, że cienie się sypią, to raczej nie powinno to wywoływać negatywnych emocji. Także to taki disclaimer mały, bo sporo osób właśnie mówi, cienie się sypią, to lipa. Także od razu wam mówię, ja tutaj sobie zaznaczam ten kącik zewnętrzny. Jest taki dziwny kolor, ale podoba mi się. Powiem wam, że chyba nie mam takiego w swojej kolekcji. To jest taki bardzo, bardzo, bardzo brudny zielony brąz. Ale taki bardzo brudny, że prawie jest czarny. I właśnie, i tutaj brakuje takiej jeszcze zieleni do rozblendowania tego. To jest słabe, że mamy właśnie taką propozycję odcienia. Bardzo dużo, raz, dwa, trzy, no dobra, może nie bardzo dużo, ale trzy odcienie zieleni
błysków, a tutaj nie ma nic do rozblendowania. To będziemy blendować tym samym cieniem. Dobra, skoro mamy tutaj taki mały niewypał, jeżeli chodzi o blendowanie, bo tego nie przemyślałam, to drugie oko zrobimy w różowych odcieniach, bo tego jest więcej. A tutaj sobie po prostu przetestujemy te kolory takie bardziej chłodne. I powiem wam, że póki co spoko się to nakłada. Teraz coś, jakiś pędzel do blendowania. I wezmę sobie cień Cold World. I on jest taki, bym powiedziała nawet, że lekko fioletowawy. Taki jest mocno chłodny, więc uderzymy w niego po prostu. Żeby to wszystko rozblendować. O, i tutaj jak już zaczynam blendować, to ten cień mi się wyciera tym spod spodu, co mi się nie podoba. No ale trudno, nabudujmy ten jasny cień. I zaraz będziemy dokładać ten El Profesor. O, dokłada się, to jest dobry znak. Na razie nie jest źle, tylko tutaj w załamaniu się coś zrobiło, ale ja się nie martwię o załamanie, bo ja to będę odcinać chyba. I widzicie, jak ja tylko zaczynam blendować, ten cień zaczyna się odklejać. Niedobrze. Doklepmy go jeszcze tu. O, ale się doklepuje. To już dobrze. Jedźmy tutaj jeszcze w dół tym cieniem El Profesor. Jest tak troszeczkę brudno, no ale to też są bardzo chłodne odcienie. Szczególnie ten Cold World jest taki po prostu sino-fioletowy. Rozblendujmy nim też dół. I zaraz tutaj jeszcze lekko doczyszczę granicę cieniem Estocolmo. On jest troszkę ciepły, więc ja mu tutaj też dodam troszeczkę ciepłoty do blendowania. To się wszystko razem ładniej połączy też. Ale jest dosyć ciemny ten cień i też mocno widoczny na moim jasnej powiece. Natomiast uważam, że wygląda to lepiej, jak dodałam tego cienia, bo nie jest tak chłodno i tak brudno. Odetnę sobie szybciutko Cut Crease'a. Jak to robię? Biorę korektor. Biorę taki malutki pędzelek i korektorem po prostu sobie najpierw rysuję linię, gdzie chcę, żeby ten Cut Crease został odcięty. To jest pędzelek z Hulu Precision Set. I tak mniej więcej tyle. Nie patrzcie na to, że mi się tutaj rozwaliło, bo ja i tak to będę zaraz zmywać. I teraz biorę taki patyczek kosmetyczny. Namaczam go płynem micelarnym i ścieram do tej kreski, którą namalowałam. Bo jak nie zatrzymamy cienia spod spodu, to on nam się będzie maział z korektorem i ten korektor nigdy nie będzie w odcieniu korektora. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Także staram się to wszystko tutaj zetrzeć. No i mamy odcięcie. I teraz jeszcze raz jadę po tej linii. I nakładam korektor już na całą powiekę, tą taką, którą chcę zakorektorować. Plus minus ma to wyglądać w ten sposób, bo i tak będziemy tutaj w tym kąciku wewnętrznym pracować. Ja go całego nie chcę odcinać, także ja i tak tutaj dokładam cienie. I już nie dokładam cienia na pędzel, tylko po prostu takim ubrudzonym pędzlem jeszcze jadę po tej powiece, żeby zrobić takie ładne przejście. Jeszcze dokładam tu, gdzie brakuje cienia. Teraz palcem nałożymy taki bardzo ciemny cień Lisboa właśnie tutaj. Ej, on miał być błyszczący. Tutaj na tą część ciemną chciałam nałożyć właśnie ten cień Lisboa, ale on nie jest taki, jak myślałam, że będzie. Jest taki bardzo, bardzo, bardzo prawie niewidoczny błyszczący. Więc dodajemy Print Money. To już jest taki bardziej zielony cień, który przy okazji też nie jest błyszczący za bardzo. Takie te błyski są, wiecie, o kant. Więc biorę inny pędzelek, jeszcze dokładam tutaj w to odcięcie. I teraz nakładam cień, który mi się najbardziej podoba ze wszystkich. Bardzo mało się go nakłada, jest strasznie mocno sprasowany, nawet nie bardzo, strasznie mocno. Nazywa się Royal Mint. Ale może jak go tak mocno wklepiemy,
Dobra, coś się błyszczy. Błyszczy się najbardziej ze wszystkich, więc i tak mamy sukces, ale ktoś go tak mocno sprasował, że ciężko go tutaj zaaplikować. Poszoruję nawet takim pędzelkiem płaskim. Radujemy się NYX Glitter Primerem, bo inaczej tu się nie da po prostu. NYX od zawsze miało te maty fajne, a te błyski, kurczę, takie naprawdę bardzo biedne. Bardzo, bardzo biedne. I wszędzie, gdzie mogę, jeszcze dokładam ten Royal Mint. Powiem wam, że on prędzej wychodzi mi z palety, niż daje się nałożyć na pędzel albo na palec. No, powiem wam, że wygląda to brudno. Tutaj się coś zrobiło, odkleiło. Dajmy może rewolt cienia jeszcze. To taki czarny cień, więc on tu może wiele naprawić. Okej, jest lepiej. I bierzemy jeszcze ten Cold World, bo mieszam lekko z El Professor. I jeszcze tutaj doblendowuję. Lepiej nie będzie. Mi się to dość średnio podoba, szczerze mówiąc. Ale przejdźmy do drugiego oka i zróbmy bardziej taki makijaż użytkowy, dzienny. Zacznijmy sobie od cienia Press Leak. Bardzo mi się podoba taki odcień różu, taki brudnawy. Fajny pigment, czekajcie, muszę trochę osypać. Ale wygląda bardziej pomarańczowo na powiece niż w palecie. Myślałam, że to będzie taki delikatny, brudny, różowy, a tutaj jest taki, bym powiedziała, że nawet lekko pomarańczowy odcień. I teraz biorę cień Uno Mas. Taka ładna pomarańczka. Bardzo ładna pigmentacja. Fajnie. I cień Mahogany Desk. Taki brązowy, ale on jest taki bardziej w ciepło niż w chłodny. Dołożyłam tutaj jeszcze ciemnego brązu troszkę, wyblendowałam wszystko razem. I powiem wam, że moim zdaniem wygląda to oko lepiej niż to. A jeszcze nie ma błysków nawet. I teraz tak, mamy tutaj bardzo dużo ciepłych, takich pomarańczowawych odcieni. I nie ma pomarańczowego błysku. Ale są inne, także damy radę. A nie, jest pomarańczowy błysk. Co ja gadam? Dobra. Bierzemy Denver cień. To jest taki niby błyszczący, ale też nie. Tutaj nie będę robić odcięcia. Tu go nakładamy bliżej kącika zewnętrznego. Tak się błyszczy, wiecie. Tak o. Biorę First Last Time. I State Secrets. Też taki ładny odcień. Ale też mocno sprasowany. Aczkolwiek chyba się najładniej ze wszystkich błyszczy. Tak go nawet tu troszkę przeciągnę. Okej. Dołożę sobie jeszcze tego rozświetlacza w kostce. Dołożę sobie w kącikach wewnętrznych. Jako takiego cienia po prostu rozświetlającego. Tutaj w kącik. I tutaj na łuku brwiowym. Ten eyeliner bardzo dobrze znam, a przynajmniej z wersji zeszłorocznej i naprawdę bardzo fajnie mi się nim pracowało. Ale dla pewności jeszcze użyjmy go raz. Mega fajny eyeliner, bardzo polecanko, jeżeli chcecie kupić sobie właśnie jakiś z drogerii, to myślę, że ten jest jednym z najfajniejszych. Zobaczcie, praca tym eyelinerem to jest po prostu czysta przyjemność. Mega. Dwa ruchy i wszystko zrobione. Nie rozpływa się też jakoś, dochodzi do kącików tutaj wewnętrznych. A szybko tuszuję rzęsy tuszem Bambi. To jest L'Oreal. Oh no, patrzcie co zrobiłam. Jeżeli też wam się tak zdarzy, że wam się maskara odbije na powiece, to nic z nią nie róbcie, poczekajcie aż zastygnie. I później ją trzeba zdjąć pędzelkiem, na którym będzie ten cień, który macie w tym miejscu na powiece. I wszystko będzie ok. Tak się prezentują umalowane oczy. No i jeszcze pomadki. Mamy tutaj dwa odcienie. Ja sobie wezmę ten bardziej różowy, bo czerwień ostatnio już miałam. Jest to odcień Róż a Laveres. Nie wiem, czy dobrze to przeczytałam. Mam nadzieję, że tak. To jest taki bardzo brudny, ciemny róż. Czy
on jest użytkowy? Nie sądzę, ale... Uuu. Nie wiem, czy to widzicie, ale strasznie brzydko mi podkreśliło to suche skórki. Ale fajnie wyprofilowana pomadka, że ładnie sunie po ustach. Natomiast to nie jest mój kolor. Ja nie lubię takich odcieni. On się też tak troszkę brudno nałożył. To jest dla mnie taki halloweenowy odcień czerwieni. Czerwienio... Nie wiem, co to jest czerwienio... Brązośliwka taka? No nie. Zajebiste to. Ja tą pomadkę zostawiłam trochę na ustach i ona fajnie się tak jakby... No ona nie zastygła, ale ona się tak fajnie na tych ustach rozłożyła, jest taka przyjemna. Taka, że mogę sobie gadać, a mam wrażenie takiej matowej pomadki, chociaż nie odbija się na palcu, ale daje taki przyjemny efekt. Jak patrzę teraz na ten makijaż, on ma teraz taką całość, taki mroczny vibe, nawet pasują te dwa inne odcienie na oczach, chociaż i tak dużo bardziej mi się podoba ta opcja pomarańczowa. Dajcie znać, która wersja Wam bardziej siedzi i dlaczego. To oko mam wrażenie, że wyszło takie brudne, przez to, że nie było takiego idealnego cienia do wyblendowania tego ciemnego, praktycznie czarnego, zielonego. Nie do końca mi to leży. Natomiast tutaj już wygląda to lepiej, ale i tak nie jest to taka formulacja cieni, jaka mi pasuje. Maty są fajne, się budują, blendują i tak dalej. Chociaż trzeba mocno doklepywać, bo przy blendowaniu po prostu jakby znikały. Ale da się je budować, jak widzicie, więc spoko. Natomiast błyski niestety są suche. Nie wyglądają źle, natomiast wyglądają tak sucho. I cóż mogę rzec, są takie... Może nie drogeryjne, bo jakbym porównywała te właśnie te błyski, które mam teraz na oczach do jakichś innych marek, które są powiedzmy w Rossmanie i tak dalej, to przybijają one trochę te takie zwykłe drogeryjne marki, przynajmniej większość. Natomiast czy ja bym kupiła tą paletę? Pewnie nie. Natomiast jakbym była początkującą make-up artist, to pewnie też nie. Natomiast jakbym lubiła La Casa de Papel, to może. A jakbym chciała się nauczyć malować i lubiła takie kolory, jakie są w palecie, to też może. Zależy, ile one kosztują. Ja zawsze robię tak, że ja nie sprawdzam, ile kosztuje produkt, który testuję. Zazwyczaj staram się nie sprawdzać. Więc sprawdźmy to razem. 32 cienie. A jest tutaj disclaimer też taki. A pressed pigment cannot be used on or around eyes. Aha, czyli numer 20, 24, 23, 22, 25. Wszystkie błyszczące nie mogą być używane. Serio? To tu jest napisane. Jakby co? Jest nawet krzyżyk z okiem. That's weird. Tak bym jej dała, że ona ze stówkę może kosztować. 120 nawet bym powiedziała. Hej, jak coś to lusterko też można kupić. Co jest ciekawe, bo rzadko kiedy można. Od razu tak, poczekajcie. Jeszcze wstrzymajmy się z paletą. Pomadka kosztuje 49 zł. O wiele bardziej wolałabym kupić taką z Avonu matową, którą Wam już wiele razy polecałam. I ona kosztuje 22 zł niż tą za 50. Więc od razu mówię, że szczególnie ten kolor. Może ten czerwony jest ładniejszy, natomiast ten totalnie nie. Eyeliner, moi drodzy, kosztuje 49, jak najbardziej polecanko taki o jest. Jest bardzo podobny do tego z Too Faced Better Than Sex and Eyeliner. A tamten kosztuje ponad 100, więc brałabym w ciemno. Paleta duża. Moi drodzy, kosztuje 169 zł. Nie dałabym tyle. W sensie ja wiem, że to jest bardzo dużo cieni, natomiast nie ma lusterka, paleta jest nieporęczna, ma dużo takich cieni, których bym ja osobiście nie używała. Może ktoś z Was ma tutaj takie kolory, które Wam się spodobają, natomiast totalnie nie w tej cenie. Mniejsza paleta, od razu Wam powiem, kosztuje 89 zł za 9 cieni. 89 zł za 9 cieni. Wychodzi dyszka za cień? Pardon, ale moje zniesmaczenie teraz pokazuje dużo, to sorry, wolałabym o wiele bardziej kupić jakąś paletę właśnie, czy Mio, czy Glam Shop, czy Maxmo, o wiele bardziej. Dokładacie dyszkę i macie Instagram Enriched, która ma w sobie 15 cieni. W ogóle, what the fuck, serio? Wiecie, ja jeszcze muszę sprawdzić, czy to jest ta sama paleta. 9 cieni. Jeden błysk, 89 zł?
Ja jestem w szoku. Rozświetlacze są za 9 dyszek. No nie. To raczej bym nie brała. Lusterko za ile było? Mówiłam wam, czy nie? 89 zł. Wolałabym chyba kupić z Jeffree Stara za ponad stówkę jakoś, ale te lusterka są naprawdę fajnej jakości. O, zobaczcie, macie takie ogromne, one są balone, ale macie zobaczcie takie ogromne lusterko w porównaniu do tego lusterka. Także tak, ogólnie, no cóż, trochę mnie zamurowało widząc te ceny, szczerze mówiąc. Także szybkie podsumowanie, pomadka spoko, natomiast nie za taką cenę, szczególnie, że ona robi właśnie takie halloweenowe usta, nierównomiernie się tutaj rozłożyła, jest przyjemna na ustach, natomiast no nie za taką cenę, zdecydowanie nie za taką cenę. Ta paletka, ja jej nie testowałam, natomiast jeżeli jakość cieni jest taka sama lub podobna do tej dużej palety, to nie dałabym za nią tyle pieniędzy. Jeżeli chodzi o tą paletę, no to ona kosztuje 160 zł. Dalibyście tyle? Napiszcie mi w komentarzu, bo ja tak patrzę na nią i ja bym nie dała tyle. Natomiast, no, nie wiem, cienie, palety z innych marek też są w podobnych cenach, niektóre są też mniejsze. No nie wiem, dajcie mi znać, to jest taki... No bo też trzeba spojrzeć na to, że produkty, które są zawsze w kolaboracjach, są droższe. No nie wiem, dajcie mi znać, bo ja nie wiem. Jedynym produktem, który uważam, że jest naprawdę super i w bardzo dobrej cenie w porównaniu do jakości, to jest ten eyeliner i go wam mega polecam. Jak kupicie, będziecie zadowoleni, serio, bo on ma, nie ma nic z gąbeczki tej takiej na końcu, tylko ma te takie włoski, więc miodzio. Powiem wam, że jeszcze sobie teraz zerknęłam w telefonie, jak to wygląda i te cienie błyszczące naprawdę bardzo ładnie wyglądają w telefonie, natomiast na żywo są takie lekko suchawe. Teraz mam takie znowu mieszane uczucia. Nie wiem, napiszcie mi, co wy sądzicie, jak waszym zdaniem to wygląda. Ja potestuję tą paletę jeszcze kilka razy i też dam wam tutaj znać albo w komentarzu przypiętym, albo w opisie. Bardzo wam dziękuję za ten wspólny test, pierwsze wrażenie. Koniecznie mi dajcie znać, co sądzicie o tym oku, co sądzicie o tym oku, co sądzicie o wszystkim, co tutaj się zadziało, co sądzicie o tych cenach, czy są spoko, czy są niespoko, czy coś planujecie kupić, czy coś już kupiliście i jak wam się sprawdziło. No i cóż, widzimy się w kolejnym filmie. Mua, buziaki, pa! Psst, psst.